Sebastian jest wściekły na Frodo, że nie dotrzymał umowy i nie pojawił się, by przepisać na niego i Ale szkoły tańca. Chce, by wyjaśnił mu, o co chodzi. Co tu robisz? Czego chcesz? Chcę gadać z Frodo, byliśmy umówieni. Frodo nie ma czasu, więc spada. Co? Ty go namówiłeś, żeby nas olał? Dlaczego nie przyszedł na spotkanie? Puść te drzwi! Nie, dopóki nie pogadam z tym Frodo! Ja, co się dzieje? Chodź tutaj. Seba, właź. Co ty robisz? Co ja tutaj robię? A co ty znowu dostałeś w łeb i masz amnezję? Miałeś być w szkole. Cholera jasna, zapomniałem. A, sorry. A ja specjalnie właściciela ściągnąłem. Chyba z pół godziny na ciebie czekaliśmy. I jeszcze 20 razy zadzwoniłem. Kurde, miałem wyciszony telefon, na śmierć o was zapomniałem, przepraszam. Taka rodzinna sprawa. Dobra, chodź. Zaraz, przepraszam, gdzie ty idziesz? Do szkoły podpisać papiery. Teraz chcesz zrezygnować z interesu, kiedy będą potrzebne każde pieniądze? Dobra, Seba, idziemy. Za co my się utrzymamy? Teraz musisz myśleć za nas troje. Chodź. O co jej chodziło? Powiem ci, ale obiecaj, że nie powiesz Ali. Nie będę ci niczego obiecywał, mów co jest grane. Patrycja jest w ciąży. Co? Z tobą? No a z kim? To się stało, jak jeszcze nic nie pamiętałem. Kurde, dopiero się dowiedziałem, dlatego nie przyjechałem. Sorry, jedziemy tam? Co? No nie ma szans, przecież właściciela już nie ma. No to dzwoń do niego, my tam pojedziemy. Nie, nie da rady. Chłop pojechał na 2 tygodnie na wakacje i nie będzie z nim kontaktu. Nieźle nas załatwiłeś, dzięki Frodo. Stary, jak ty byś się dowiedział, że zostaniesz ojcem, też by ci mózg wyprało. Kurde, Seba, proszę cię, nie mów Ali. To nic nie zmienia. Ja nadal chcę z nią być. Cholera.